informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania. W najbliższym możliwym miejscu będziemy zawracać. Popatrzmy, mamy pas do skrętu w lewo, czyli teoretycznie z niego możemy również zawrócić, tak? No ale co tutaj? Błąd jest, bo przy zmianie pasa ruchu czego nie było? Kierunkowskazu. Walimy kierunkowskaz, tak, dokładnie. Patrzymy w lusterko za siebie, co się dzieje, bo się zatrzymujemy. Tak, i nie za blisko i nie tak gwałtownie. I mamy sygnalizator S3, widzimy, do skrętu w lewo i dla zawracających, tak? Czyli możemy tutaj w tym miejscu zawrócić Wyszyńskiego-Rytkińska, tak? Zawracanie na Wyszyńskiego-Rytkińskiej. No ale pamiętaj, popełniłeś błąd, bo to, że nie zmieniałeś toru jazdy, to nie zwalnia cię z tego, żeby włączyć kierunkowskaz. Zmieniałeś pas ruchu, tak? Musimy o tym pamiętać. No, gazu, dokładnie. I drugi bieg. I rozglądamy się. I trzymamy się wyspy, tak? Bo my zawracamy. Nie jedziemy w lewo, tylko zawracamy. Wyszyńskiego-Rytkińska. I popatrzmy, gdzie wjedziemy, na który pas. Tak, od razu na środkowy sobie wjedziemy, bo widzimy, lewy jest zajęty, czyli nie ma sensu, prawy jest zajęty, nie ma sensu na niego wjeżdżać.